16 listopada wspominamy świętą Agnieszkę z Asyżu, dziewicę. Duże znaczenie dla początku zakonu klarysek ma ród szlachecki Offreduccio, z którego wywodziła się święta Agnieszka z Asyżu. Klaryskami były poza nią jej matka i dwie siostry. Katarzyna, bo takie imię otrzymała na chrzcie, urodziła się w Asyżu w 1197 roku. Była córką Favarone Offreduccio i błogosławionej Ortolany. Miała dwie siostry, starszą o 4 lata Klarę i młodszą Beatrycę. W połowie marca 1212 roku uciekła z domu Klara, by pod wpływem świętego Franciszka wstąpić do zakonu. Katarzyna, wówczas 15-letnia, poszła w jej ślady 2 tygodnie później. Schroniła się w klasztorze benedyktynek San Angelo w Panso. Ojciec planował dla niej inną przyszłość. Wpadł w złość i chciał siłą sprowadzić ją do domu. Posłał swojego brata Monaldo i kilku krewnych, którzy zamierzali zbrojnie odbić pannę, jeśli perswazja nie pomoże. Stryj, nie mogąc przekonać dziewczyny, dobył miecza, ale wtedy jego ramię znieruchomiało, a paraliż utrzymywał się jeszcze jakiś czas po tym wydarzeniu. Pozostali próbowali wyciągnąć Katarzynę z klasztoru za włosy. Nie szczędzono jej uderzeń i kopniaków. Klara chciała iść jej na pomoc, ale nagle ciało dziewczyny stało się tak ciężkie, że kilku mężczyzn nie było w stanie jej podnieść. W końcu pozostawili Katarzynę na wpół żywą na polu w pobliżu klasztoru. Po tych wydarzeniach ojciec zmienił zdanie i wyraził zgodę na pozostanie córek w klasztorze. Jeszcze w tym samym roku święty Franciszek oblókł obie siostry w szatę pokutną i wprowadził je do klasztoru świętego Damiana w Asyżu. To tu powstał z inicjatywy świętej Klary zalążek drugiego zakonu franciszkańskiego, zwanego ubogimi paniami lub klaryskami. W uznaniu mężnej postawy i odwagi Katarzyny Franciszek nadał jej imię świętej Agnieszki, męczennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa. Od 1220 roku Agnieszka była przełożoną w klasztorze w Monticelli koło Florencji, który w krótkim czasie stał się równie sławny jak San Damiano. Później założyła klasztory w Mantui, Padwie i Wenecji. Była bardzo pobożna, często umartwiała się. W ten sposób szybko zajaśniała heroicznymi cnotami. Często w czasie modlitw wpadała w ekstazę. Pewnego razu nawiedziło ją Dzieciątko Jezus, do którego żywiła szczególne nabożeństwo. W 1253 roku została wezwana do Asyżu z powodu choroby Klary. Była obecna 11 sierpnia przy śmierci wielkiej siostry i uczestniczyła w uroczystym pogrzebie, a 16 listopada tego samego roku w asyskim klasztorze i ją powołał do siebie Pan. Została pochowana w kościele świętego Jerzego. Przy jej grobie miało miejsce wiele cudów. Obecnie ciało świętej Agnieszki spoczywa obok matki i siostry w Bazylice świętej Klary w Asyżu. W 1753 roku kanonizował ją papież Benedykt XIV. Jest patronką klarysek. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Agnieszki. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.